Cześć, dzisiaj pokażę Wam tak jedną z ostatnich rzeczy, którą robię już w tym roku w ogrodzie. Znaczy zabezpieczam, przynajmniej próbuję trochę zabezpieczyć drzewka przed naszymi gośćmi z lasu. Obgryzają nam okrutnie. Już w zeszłym roku też nam strasznie drzewka owocowe obgryzały. I tak jak widać dzisiaj, to co zrobiłam, to posmarowałam smalcem drzewka tam, gdzie się dało. Część tych, które najbardziej lubią, obwijam siatką, taką zwykłą budowlaną, i ją zawijam sznurkiem. Miejscami korzystam z takich specjalnych odsłonek, które można, są różnej wielkości, są czarne i białe i można je dostać w sklepach ogrodniczych. W zeszłym roku one się za bardzo nie sprawdziły, bo my je po prostu tylko owinęliśmy na drzewkach, a zwierzęta sobie je ściągały. Tyle słychać wiercenie. Damian montuje drzwi zewnętrzne do kotłowni. No i tak wyglądają w tej żółtej siatce. Mówię, żeby ona się trzymała, to musi być dosyć głęboko przy samej ziemi umieszczona, pozawiązywane sznurki. Ja sobie ściółkuję i obsypuję skoszoną trawą z drzewka, więc one na pewnej wysokości od ziemi są jeszcze zabezpieczone. Tam jest kucie. A tutaj są te ogrodnicze opaski. Ale właśnie zwierzęta były na tyle mądre, że łapały sobie tu gdzieś za jakąś górną krawędź i je ściągały, więc muszą być w tym roku poprzewiązywane sznurkami. A tutaj po prostu każda gałązka. Każda gałązka jest w ten sposób posmarowana. Złapało ostrość. Żeby gdzieś tam ten smalec został, powiem Wam szczerze, że teraz Wam pokażę jeszcze, jak wyglądają obiedzone drzewka z zeszłego roku. Tutaj na przykład mamy w tym roku dosadzone drzewko, bo od które było w tym miejscu, to po prostu no nic z niego by już nie było. Że ma jakieś boczne odrosty, ale już widać, że jest podgryzane. Zaraz Wam pokażę. I tu już widać, że już jest podgryziona jedna gałązka. Druga gałązka. Także zobaczymy, jak nam się udaje w tym roku uratować. Tutaj jest wiśnia. Ona w zeszłym roku była sadzona też, gdzie mogłam, to ją troszkę pomazałam. Nie wszystkie drzewka lubią, bo to na przykład jest dwuletnie. I tutaj jest sabina. Wiśnia chyba? Tak, wiśnia sabina. I jej akurat nie jadłe. Tu mamy odsadzone. Chyba najbardziej lubią jabłonki. Także tu też kolejne odsadzone, to są w tym roku sadzone drzewka, a tu na przykład jest jabłonka, która jest u nas już 2 lata, już ona się troszkę rozrosła. Tej nie jadły, zaraz wam zobaczę, co to jest. To jest jabłko czempion, więc to można sadzić tego, zające i sarny już tak chętnie nie jedzą. A mamy kolejną, tu mamy malinową oberlandzką. Jak widać, także też ona nie jest jakoś mocno objedzona, a też była już... A nie, przepraszam, ta jest z tego roku odsadzona. Tutaj mamy dwuletnie drzewko i zaraz Wam powiem, co to jest. To jest grusza kongresówka. Jej nie jadłem. Tutaj mamy jeszcze też drzewko z zeszłego roku. Tutaj chyba była śliwa, z tego co pamiętam. Tak, śliwa Herman. I ona też już jest dwuletnia, że tam się powoli rozrasta. Ona też nie była tak poszkodowana. To co tak bardzo lubią jeść, to też borówka. Borówka ciężko się smaruje smalcem. No, a tak delikatne te gałązki, że po prostu ciężko, ciężko. Ale zobaczcie, tutaj widać miejsca, gdzie ja musiałam w zeszłym roku tą borówkę przycinać. Bo ona była do tego stopnia zjedzona. My małe krzaczki obsypaliśmy liśćmi i do tego miejsca właśnie, mniej więcej tutaj, gdzie było zasypane liśćmi, to powyżej tych liści wszystko było obgryzione. Do cna, do zera. To wszystko, co wystawało, było obiedzone.
drugiej strony, jak tak mocno je musiałam poprzecinać, to one też się tak całkiem ładnie rozrosły. No zobaczymy, co będzie z nimi w tym roku. Porzeczki i agrestu, które tutaj mamy, to jeszcze powiem szczerze, że nie wiem, czy będą jadło, czy nie, bo mamy je wsadzone w tym roku, więc się okaże. A tutaj Wam pokażę, śmiejemy, że założyliśmy sobie szkółkę ratunkową dla drzewek. I to są drzewka, które w zeszłym roku były zjedzone. One wyglądały w ten sposób, że tylko stał taki pień sobie, objedzony z każdej strony. Jak widać, puściły trochę młodych pędów. Ta się jeszcze utrzymała. Tutaj niestety, zanim zaczęłam zabezpieczać, jeszcze nawet śniegu nie było i mrozów. Jabłoń, kosztela, no po prostu smakołek, jak widać. Dla zajęcy, dla Sary, widać, w jakim stanie jest pień, jak jest obgryziony. Nie wiem, czy ona jeszcze przetrwa. Tu niestety kolejny ulubieniec i też Wam zaraz powiem, co to jest, co to może być. A, to jest bonkreta Williamsa, okej. Grusza chyba, z tego co pamiętam, ale możecie sobie sprawdzić jeszcze. Jabłko Cortland. No i też już widzimy, że jest poobgryzana. Niezjedzone do cna, więc czy może jeszcze uda się przetrwać mu. A tutaj mamy jabłoń. Elisa. I jabłoń Elisa też była zjedzona w zeszłym roku. Tu nie mam etykietki, musiałam sprawdzić u siebie. No ale powiem Wam, że jest ciężko, żeby tu zwierzątka nie jadły. My mamy ogrodzenie zrobione z siatki leśnej, z takim dosyć dużym oczkiem i to był błąd. Bo z takim oczkiem sobie bez problemu radzą. Przechodzą, też przesuwają się poniżej tej siatki, no i niestety. Także tutaj ta nasza szkółka ratowania drzewek. Część nam się chyba uda uratować. Zobaczymy, jak te nam przetrwają. No i to było na tyle. Także mówię, jeżeli osłonki chcielibyście stosować albo siatkę, to koniecznie w dwóch, trzech punktach trzeba przywiązać sznurkiem, bo samo ich założenie jest nieskuteczne. To już sprawdziliśmy niestety na naszych drzewkach. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten smalec. Ponoć jeszcze niektórzy mówią, żeby mydła wieszać, czy żeby płatki mydlane gdzieś tam rozsypywać. Ale już chyba nie chciałabym mieć tego mydła tak w ogrodzie. Tak smalec tutaj, jak jest trochę tłuszczu gdzieś tam na tych drzewkach, on się z czasem zmyje. Tak mi nie przeszkadza, jak gdzieś tam chemia i mydło. Także tak to wygląda. Ile mamy drzewek? Bo czasem ktoś pyta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, nieco ponad 20 drzewek razem z tymi, które próbujemy odratować. Także zobaczymy, co nam tutaj z tego naszego sadu uda się utrzymać. Te paliki, które są wokół, bo jeszcze się zaraz o to pewnie pojawi pytanie. My tutaj przywiązywaliśmy sznurkiem, już na wiosnę będziemy ściągać. Przywiązywaliśmy sznurki, tak jak tutaj. My jesteśmy na górce, na otwartej przestrzeni i wiatr nam tak wiał, że potrafią no, normalnie do ziemi przyginać. Jedno chyba drzewko nawet mieliśmy uszkodzone. Butelki, żeby trochę odstraszać zwierzątka, bo coś tam się zawsze kręci. W tym roku będziemy je zabierać i będę chyba stosowała też żółte te siemki na szkodniki, ale to jeszcze zobaczymy do wiosny kawałek. Także tak to w tej chwili wygląda. Niech sobie rosną. Może nie zjedzą ich wszystkich nam w tym roku zwierzątka.